Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Bracia, siostry, w bólu łączymy się dzisiaj z naszym narodem. Przede wszystkim z rodziną prezydencką, samą Polską, która trwa w żałobie. Pragnę powitać wszystkich dostojników, którzy są tutaj w tym świętym dla nas miejscu, aby Matce Bożej polecić te wszystkie osoby, które dzisiaj rano pod Smoleńskiem zginęły w katastrofie lotniczej. Tych, którzy zginęli naszą modlitwą, a ich rodziny miłością i współczuciem, łącząc się w tym wielkim bólu narodowej tragedii. Chryste, zmiłuj się nad nami. Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. Dzisiaj to zdanie z Dziejów Apostolskich jakoś wpadło mi w serce, kiedy rozważamy tę podwójną tragedię, tragedię katyńską i tragedię dzisiejszą, również można nazwać katyńską czy smoleńską. Zabraniano mówić o prawdzie katyńskiej, o zbrodni, o mordzie katyńskim przez wiele, wiele lat. I dziś taksówkarz, nie Polak zresztą, mówi, czy pan słyszał o tragedii z polskim prezydentem. Mówię, że słyszałem, a mówi też słyszałem, że mówi, koło Mińska rozbił się samolot, bo lecieli do Chatyni. Do Chatyni białoruskiej, prawda? Pamiętamy, jak to kłamstwo było w różny sposób preparowane, więc też wierzymy, że ta ofiara, bo dla mnie osobiście jest to ofiara, która wpisuje się w to wydarzenie sprzed 70 lat, że ta ofiara również wyda swoje plony. Bardzo boli, że i po 70 latach to wyklęte miejsce zabiera nam kolejne ofiary, zabiera naszych najlepszych ludzi. Po prostu symbol Katynia, który bolał, będzie bolał jeszcze więcej. Przecież ten tragiczny wypadek dzisiejszy, ta katastrofa, ona w jakiś sposób zwraca uwagę całego świata na to, co się stało. I myślę, że właśnie niestety przy tak tragicznej okazji świat również pozna to, co było przed 70 laty. Dzisiaj i każdego dnia i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranko Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Myślę, że to jest bardzo głęboka symbolika. Jeżeli się rozważamy tragedię katyńską tylko w kategoriach mordu w 1940 roku, to nawet choćby i film Andrzeja Wajdy pokazuje głębokie tło i to, co się ciągnęło przez lata i ciążyło na polskiej świadomości, na polskiej obecności, polskiej tożsamości. Osoba bardzo bliska również i światu harcerskiemu, ostatniego prezydenta harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego, reprezentujący honor i dumę rządu polskiego, który domagał się przez lata ujawnienia pełnej prawdy, kończy swoją misję, swoją posługę właśnie w tych okolicznościach i w tym miejscu z urzędującym prezydentem i w zasadzie elitą rządzącą dzisiaj Polską. Sprawnie chleję zyłowicie i przez całe moje życie.
długo minie, dużo czasu, zanim będziemy mogli otrząsnąć się z tego, ponieważ sam jestem Polakiem i to, co się stało dzisiaj, jest dla Polski jedną z największych tragedii w dziejach Rzeczpospolitej Polskiej. Straciliśmy kwiat elity polskiej i do tego jeszcze w miejscu, w którym tak wielu Polaków zginęło, zostało zamordowanych okrutnie, gdzie zginął także mój zamordowany pradziadek. I jest to podwójne łączenie się ze smutkiem dla rodzin tych dzisiaj zmarłych. Dzisiaj to koncentrujmy swój ból, uwagę, pamięć do tych ludzi, którzy zginęli. Wielu z nich osobiście znałem, z którymi też często się spotykałem i dzisiaj o nich myślę przede wszystkim. Przed 2 laty, kiedy szef Wojska Polskiego, znaczy się generał Franciszek Gorąc, był to w Wilnie. Ja właściwie, znaczy pracuję w restauracji i kiedy był w restauracji, my tak rozmawialiśmy, to potem była delegacja, no i mi zostawił na pamiątkę medal. Jak zobaczyłem na liście, że już znaczy się jest na liście tych ludzi, którzy zginęli, to bardzo jakoś tak przykro. Ja do tej pory jeszcze nie wierzę, że jednak to się wydarzyło.